No niestety, minął prawie rok, a Wargaming dalej nie poprawił tego czołgu. Moi drodzy, witam Was serdecznie i tym razem sprawdzimy, jak obecnie radzi sobie E50M. Niemiecki czołg średni, który miał otrzymać w tym roku buffa, no ale delikatnie mówiąc, coś Wargamingowi nie pykło. Najgorsze jest jednak to, że nie jest to jedyny pojazd, który został zapomniany, o czym dowiecie się za moment. Wcześniej jednak wypada podkreślić, że. Pojawiła się już konkretna informacja, kiedy otrzymamy nową nagrodę za staż. Będzie to już 30 listopada i jeśli wierzyć przeciekom, nagrodą będzie niemiecki czołg średni 5 poziomu Wagon 4 Aufs F2. Przeciętnie uzbrojony, dość wolny i słabo opancerzony pojazd, którego plusem może być co najwyżej opuszczanie działa i całkiem spora wartość życia. Czołg, co bardzo istotne, nie będzie posiadał bonusu do zarabiania, więc z mojej perspektywy nadaje się co najwyżej do sprzedaży. I na szczęście nagrody za nie tylko czołgi, ale również inne cenne przedmioty, jak obligacje, srebro, konto premium czy fioletowe wyposażenie. Więc i tak będzie przyjemnie i na pewno będzie co odbierać. I teraz, moi drodzy, kolejny istotny temat to przeciek, kto będzie bohaterem Operacji Świątecznych 2024. Według WotExpress, będzie to brytyjski aktor. Vincent Peter Vinnie Jones, czyli 58-letni aktor, który co ciekawe był kiedyś piłkarzem i znany jest z filmów jak Przekręt, 60 Sekund, X-Men, Ostatni Bastion, Porachunki czy Siedmiu Wspaniałych. Ja osobiście go wcześniej nie znałem, ale tych filmów nie oglądałem, więc też nie brałem siebie pod uwagę. Dajcie znać, czy wy go kojarzycie w komentarzach. I teraz przechodzimy już do ostatniego tematu, czyli zestawy edycji dowódczej i dropy. Od jutra. W grze wystartuje specjalny sklep z żetonami, w którym będziecie mogli odebrać swoich ulubionych dowódców. Będzie na przykład Skilly 4 ltu będzie Quickie Baby, czy nawet będę ja, więc będzie mi bardzo miło, jeśli akurat to mnie odbierzecie. Od razu mówię, można odebrać kilku twórców. Pamiętajcie tylko o jednym, żeby, broń Boże, nie wsadzać mi na artylerię, poza tym to będę bardzo zadowolony. I żetony... Będziecie mogli odbierać za oglądanie streamów i wykonywanie misji w grze, także będzie to bardzo proste. Zapraszam na mojego streama codziennie na Twitchu i wtedy macie ten właśnie drop na żetony. I to tyle z ogłoszeń, teraz czas na potężną bitwę E50M. I co my tu mamy? Mapka Himmelsdorf, losowanie na dziewiątki i dziesiątki. I zanim przejdziemy do bitewki i samego pojazdu, wypadałoby pokazać tą listę maszyn, które mają w przyszłości otrzymać buffy, miały dostać buffy w 2023, no ale coś po prostu w UG nie pykło. I pierwszy na liście jest, moi drodzy, chiński 121. Czołg dobry, może nawet bardzo dobry, ale coś tam jeszcze można byłoby mu podkręcić. Jest stary, francuski Bad który, no moim zdaniem najbardziej by zyskał jakby dostał przyjemniejsze działo. Na przykład z mniejszym celownikiem, z lepszą celnością, to na pewno by mu dużo, dużo dało. Jest na tej liście jeszcze Type 5 Heavy, czyli czołg, któremu trzeba wymienić wszystko. Kurka wodna Działo, pancerz, mobilność. Najlepiej, żeby w ogóle usunąć go i wstawić na nowo. To by było dobre. Jest właśnie 50M i Light Chiński WZ132 Myśnik 1. Oprócz tego są jeszcze oczywiście inne tiery. Mamy ISA 3. Tak, ISA 3 też potrzebuje zmian. Jest kawu czwórka. No, ale też część masz na tej liście już zmiany dostało, prawda, na przykład Rhinoceronte, T95 akurat on dostał nerfa, tak samo iMix 65 Ton on akurat dostał fajne poprawki, także część maszyn z tej listy oczywiście już jest po zmianach, część ma je dopiero dostać za jakiś czas, bliżej nieokreślony. Ostatnio się pytałem jednego z pracowników Wargaming, to powiedział mi, że jakby pamiętają o tym, ale no nie wiedzą kiedy to będzie więc no nie mogę wam teraz powiedzieć, że będzie za miesiąc, bo to byłoby kłamstwo, no po prostu nie wiadomo, jak będzie, to będzie, po co głupio pytasz, po prostu czekaj i tyle. Także taka jest sytuacja z tymi pojazdami. Co do samego E50M, to ja uważam, że ten pojazd jest obecnie w ocie dobry, nie jest na pewno bardzo dobry, nie jest na poziomie najlepszych modów jak powiedzmy STB1, Centuriona X, C63, ale nie jesteś jakiś najgorszy. Na pewno lepiej mi się nim granisz jakimś tam, powiedzmy, mx 30B czy T62. To są, no, paździerzowe medy na ten moment. Ten jest na pewno od nich lepszy i statystyki pokazują, że on jest takim, no, po prostu mieszczącym się w środku stawki medem. Jak mamy całą stawkę, wszystkie medy drzewkowe 10 tieru, to on jest tak mniej więcej w środku i to jest moim zdaniem uzasadnione, bo ani nie jest najlepszy, ani nie jest najgorszy. Jeśli Wargaming chce nas bardziej zachęcić do gry nim, bo też trzeba powiedzieć sobie wprost, nie gra nim jakoś bardzo dużo graczy, no to na pewno dałoby się tutaj coś fajnego wstawić. Co dokładnie, dla mnie najważniejsza byłaby zmiana DPM-u. Czyli damage na minutę musi urosnąć, bo on nie jest teraz konkurencyjny na tle innych medów. I ktoś powie no ale to dobrze, bo to przyspieszy bitwy. Teoretycznie tak. Jeśli czołgi mają słabszy DPM, no to bitwy są przez to teoretycznie dłuższe, ale. No to musimy wtedy inne medy znerfić i im DPM też zredukować, a nie sprawiać, że jeden będzie poszkodowany, bo to też jest bez sensu. Więc to już jest taki bardziej skomplikowany wątek. Jak czołgi yy, zbalansować, aby bitwy wydłużyć? Teoretycznie Urgaining co robi teraz taki mają teraz trend, to starają się wprowadzać czołgi z kiepskim dpm -y. Jak sobie popatrzycie, no to większość nie ma jakiegoś super DPM-u. No ale E50M jest już po prostu od dawna w grze, więc tutaj no nie można przeprowadzić takiego samego procesu, bo no czołg niestety już jest od dawien dawna. Trzeba byłoby mu wtedy ewentualnie dać inne poprawki, na przykład poprawić pancerz, albo jeszcze zwiększyć żywotność. Mobilność w E50M nigdy nie była dla mnie problemem, ale ewentualnie można, można byłoby sprawić, żeby miał jeszcze lepszy pancerz. Jeśli nie poprawiamy, działa. A co można byłoby poprawić z pancerza? No, dla mnie, wieże, bo nie ukrywam, że kadłub E50M nie jest jakiś zły, ale wieża mogłaby być lepsza. Na tle innych medów to nie wygląda już tak bajecznie. Kadłub, okej, okay, fajnie, fajnie, górna płyta elegancko, ale górną, ale wieżyczkę E50M można byłoby na pewno jeszcze jakoś tam wzmocnić. I co jeszcze? Warto byłoby powiedzieć o tym, jak tym czołgiem grać, bo to może być dla niektórych niejasne, gdzie ten czołg najczęściej występuje, więc z e 50 jest tak, że tym czołgiem można grać dwojako. W sumie to można grać na trzy sposoby, no ale powiedzmy, że można grać jak medem i jak ciężki. To jest najważniejsze. Ten czołg jest na tyle żywotny, ma na tyle dużo życia i pancerz i tak dalej, że można tym jeździć na ciężkie. I to ma sens, bohater tak zagrał w tej bitwie. Da się, da się. To też wynika z tego, że losowanie było dobre. Więc tym czołgiem można robić scrapa, można jechać na ciężkie, na przepychacze, jak najbardziej. Ale można tym też jechać na medy. Tylko pamiętajmy o tym, że w starciu z innymi medami ten ma gorszy DPM, więc jak będzie walka 1 na 1, to zwykle inne medy go ograją. Dlatego lepiej walczyć z ciężkimi, bo one zwykle mają już DPM słabszy. Teraz w tej bitwie jest taki moment troszeczkę problematyczny, kontrowersyjny. Panowie się wypychają tutaj jeden a drugiego. WZ nas wyzywa od nobów i tak dalej. Ona jest zła, dlatego że chyba jej wjechaliśmy w celownik, tak mi się wydaje. No więc to faktycznie nie wyglądało jakoś może najlepiej, ale trzeba być świadomym, że tutaj bohater dla mnie jakoś nie zawinił specjalnie. Bo po prostu chciał strzelić, tak? On też no, nie ma informacji, kiedy WZ ma pocisk, to nie jest tak, że wjechał jej perfidnie po celownik, po prostu sam chciał strzelić. Po prostu się nie dogadali. Więc tutaj jakoś tak bardzo bym nikogo nie krytykował. WZ się wkurzyła, bo długo aduje i pocisk marnowała. A my no, też nie do końca wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja. Nie chodziło o to, aby gościa zablokować, czy celowo mu zabrać damage. Teraz też zobaczcie, że staramy się raczej w niego nie wjeżdżać, więc no widać, że bohater nie ma tutaj złych intencji. Jakie jest jednak teraz nasze przeznaczenie? Teraz, moi drodzy, chcemy już spojrzeć na plecy. Plecy, gdzie pojawił się Gessor, brytyjski kowiec i EBR 105. Tutaj na pewno... Trzeba będzie teraz z nimi się pojedynkować. Eber ucieka i pewnie da radę tutaj uciec jeszcze trochę. Choć Arta tam jeżdża. W ogóle to jest ciekawe, że tam jest Arta. Zobaczcie, Arta CGC. Czy ona w ogóle strzeli? No niestety, nie strzeliła. Nie wiem. Może strzeliła, nie widziałem, ale na pewno nie trafiła webra. Tyle to jestem pewien. Mamy w tym momencie. Obiekta 777 przed sobą, bohater jest tego doskonale świadomy, że on może nas wyjechać i nas zdjąć, jeszcze dostajemy od Arty na szczęście, o Jezu, znów zasłoniliśmy sojusznikowi, tym razem godzili. ktoś może być naprawdę zły teraz, no szczególnie ta godzina, ale z drugiej strony no... To też było niecelowe, po prostu uciekaliśmy. <laughs> uciekaliśmy, bo było świadome, że ten obiekt ma nas na hita. Arta nam teraz pomogła, no i udało nam się z tego wyjść cały, ale ledwo, ledwo. Na liczniku prawie 11 tysięcy uszkodzeń. I to, co teraz trzeba zrobić, to jechać po Arte i Baczata. Oni są pewnie gdzieś w okolicach torów kolejowych, więc odbijamy do środka, zaraz odbijemy jeszcze bardziej na prawo aby złapać te dwa ostatnie pojazdy. Tutaj można byłoby oczywiście taranować, bo taranowanie E50 ma sens, tylko wtedy raczej padniemy, więc bohater musiałby wtedy po prostu mieć pewność, że sojusznicy sobie już poradzą bez niego. Ale taki taran w Baczata ogólnie no to jest rewelacyjny pomysł. Baczat bardzo leciutki, my masywni, więc to się może skończyć dla niego tragicznie, dla nas bardzo dobrze. Mamy pocisk gotowy, Bacza tutaj nie mierzy, więc dostał raz. Można byłoby podjechać dalej do kolejnego pociągu, na kolejny peron, ale... O, Arta! Jest Arta! Zobaczcie, trafiła nas pociskiem przeciwpancernym! Tak, to był przeciwpancerny, to nie był Haek. I dzięki temu weszło tylko w gąskę za zero, przetrwaliśmy tę bitwę, odbijając przy okazji dwa tysiące. Wynik jak na, ten, jak na ten pojazd naprawdę petarda. Ponad 11 tysięcy. Do tego 6 fragów. No serio, takie bitwy E50M nie są na porządku dziennym. Ten czołg może być regularny, może być przyjemny, ale zwykle no, nie robi się czegoś takiego, więc wydaje mi się, że warto byłoby, było tą rundę pokazać. No i napiszcie, proszę, w komentarzu, czy macie tutaj jakieś pozytywne myśli o E50M, czy tym czołgiem gracie, czy nie. Ja oczywiście. Tym pojazdem gram rzadko, ale jak już gram to raczej jest to dobra gra. Także tyle moi drodzy ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!